Cześć, witam Cię detailingowy dziadzia. Jak widzisz po naklejeczkach, mam nadzieję, że widzisz, paczka od Nasiola przyjechała do mnie chyba tydzień albo dwa temu. Oczywiście nie było czasu, żeby odpakować, więc robię to po dwóch tygodniach. Co my tu mamy? Na razie mamy papierki. Mamy notes. I pisadełko z gumeczką. Patrz, a nie, to myślałem, że jest gumeczka. Po prostu pisadełko. I do tego jeszcze piszę. Proszę. Okej. A tu co? Hej, dziadzia. Nie mieliśmy okazji osobiście się spotkać, ale wiem o twoim zainteresowaniu marką Nasiol. Popatrz, którą reprezentuję. Dlatego pozwoliłem sobie przesłać niektóre na testy. Wiem, że pastą... 305. Jak nie wiesz, kurczę, jakiej pasty mocno tnącej używać, gwarantuję ci, że ta jest zajebista. 305, to już wiadomo, że jest kozak. Podsyłam tą i inne, aby odświeżyć sobie pamięć. No i bardzo fajnie. Dołączyłem również m.in. powłokę ZR53. Słyszałem, że jest zajebista. Czyli nasz bestseller z powłok. I ta powłoka prawdopodobnie, słuchajcie, poleci na auto, które w maju będzie nowiutkie. Prosto z salonu przyjeżdża do mnie. Prawdopodobnie będzie to Skoda w wypasionej wersji. Tutaj czytałem powłok. Pamiętaj, aby nie używać do pielęgnacji szamponów kwaśnych. Tak, nie lubi ta powłoka kwaśnych, tylko i wyłącznie, jeżeli będziemy używać do tej powłoki, zgadza się, tylko produkty zasadowe. Neutralne lub zasadowe. Rekomenduję Clean Pro. Przepraszam, tak, Klinion jakiś Pro lub inny zasadowy szampon na pH neutralnym bez dodatków. No widzisz, będzie mi bardzo miło, jeżeli ocenisz produkty na swoich kanałach. Jestem do dyspozycji w razie pytań czy wątpliwości lub pomysłów. Kacper Kumor, Nasiol Polska. Serdecznie Ciebie, Kacper, pozdrawiam. Dziękuję za paczuszkę. Patrzymy, co mi tutaj wysłałeś. No i mamy NW. Niewidzialną wycieraczkę. Bardzo fajnie, bo słuchajcie, super, skończyła mi się tu, znaczy ona jeszcze żyje, ja nagrywałem filmiki, tutaj to jest jak nowa, wycieranie mechaniczne, ściszę radio, poczekaj, także na chwilę obecną, jeżeli chodzi o króla niewidzialnych wycieraczek, niedługo wrzucę film, bo muszę w końcu nagrać, ale ona jeszcze żyje, oczywiście nie robi tego jak w dzień aplikacji, czy rok po aplikacji, ale naprawdę niewidzialna wycieraczka. Co my tu mamy? Dalej. 305. Piękna sprawa. 505. Piękna sprawa. Pasty 105. Również zajebista. Miałem styczność. Tu co mamy? Uniwersal coś tam, kurczę. Będziemy... Zobaczymy, jak to śmierdzi. Nie wiem, co to jest. Dziwnie pachnie. Będziemy o tym czytać. Coś, kurczę, czuję, że to będzie jakieś szybkie zabezpieczenie i to prawdopodobnie może być to na mokro. Dobra, zobaczymy. Może to sprawdzę, bo jutro będę miał auto do sprzedaży. Rapid Shine Quick Nano Ceramic Coating Spray. O, to może to. Tak, to jest. A tu jest coś innego. Nie wiem, co to jest. Będę badał. Jakiś uniwersalny, kurczę, coś w stylu APC chyba. Zobaczymy. Nie wiem. Spokojna aplikacja, dobra. A to będzie chyba, tak. No. Na mokro, łobuz. I nie pachnie, ale czuję, że właśnie takiego produktu potrzebuję właśnie na auta do sprzedaży. Tutaj nie będę skromny, bo kurczę, ostatnio te autka, które robiłem, mam taką rękę, że wysyłam ludziom filmy z tego, co robię, zawsze tak robię. I przy sprzedaży oni pokazują te filmy i te auta sprzedają się od ręki prawie. Naprawdę, nie będę skromny. Naprawdę. O, szampon. Piana aktywna, wszystko w jednym. No proszę, jako szampon 20 ml na 10 litrów wody. Pianownica 1 do 5, 1 do 1. Opryskiwacz 1 do 50, 1 do 100. No dobrze, zobaczmy, jak to pachnie. Jak zasadowy produkt, który już gdzieś wąchałem. Nie wiem gdzie, bardzo podobny do czegoś tam, nie wiem do czego. Nasiol, satynowy dressing do wnętrza. O, może też go wykorzystam. Ciekawie pachnie. Dobra. Okej. Okay. A tu co mamy? Zabezpieczenie opon i plastików zewnętrznych. O, dressing. No fajnie. O, śmierdzi jak typowy dressing. Może posiedzieć trochę. A tu co mamy?
Szampon i znowu to samo. A, czyli dał mi tego trochę... Ole gęściuch, patrz. Ojeju, jakie to gęste. Jakie to gęste. Jakie to gęste. 40 ml tego mam. No dobra, będziemy sprawdzać. Szampon, sprawdzimy tego pH produktu. Tego jestem ciekawy. Może robić robotę, słuchaj. Naprawdę. Może robić robotę. No, poczytamy, jak się to aplikuje, kurczę. Ile się czeka, co i jak. Dlaczego, z czym, po co. Fajne butelki, bo takie czarne. Wszystko w macie takim. I w ogóle wygląda to tak, jakby się to miało zaraz rozpuścić, ale tak naprawdę no jest... Znaczy, czuć taki... Fajna jakość. I atomizery, zajebiste. Tu... To jest to. To jest... O, faku, faku. No to jest o. To mistrz. To też jest fajne. Ale to, to jest po prostu... Rewelacja. Naprawdę. No dobra. Co ja, coś tu jeszcze mam. Przepraszam. Właśnie. Co ja tu dostałem? Nie wiem, co to jest. A, powłoka. Tak. ZR53. O, malutko jej. Na coś... Położymy. Myślę, że na godzinę to ogarniemy. Zobaczymy zresztą. Ale super. No dobra. Dziękuję za paczuszkę, Kacper. Kiedy się pojawią filmy? Nie wiem. Czy będzie to szybko? Nie. Czy przed zimą? Możliwe. Czy zimą? Prędzej. Tak naprawdę nie wiem. Mam mało czasu, więc jak tylko będę mógł się pobawić produktami, oczywiście to popełnię. W kolejce jest jeszcze dużo produktów, u mnie czasu coraz mniej, naprawdę, coraz mniej czasu, a produktów coraz więcej, więc no jest zgrzyt interesów, ale damy radę. Jeszcze raz dziękuję, dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć! Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia był.